Tutaj, przy ulicy Kochanowskiego, znajduje się dom rodziny Feldmanów. W nim mieszkał Wilhelm Feldman wraz z rodziną, czyli żoną Marią Feldmanową, tłumaczką XIX-wiecznej literatury francusko- i anglojęzycznej, a także z jedynym synem Józefem Feldmanem, późniejszym historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zmarł po II wojnie światowej. Józef Feldman znany jest fanom sztuki jako Józio z portretu Stanisława Wyspiańskiego. Wilhelm Feldman był krytykiem literatury, wieloletnim publicystą, redaktorem i wydawcą czasopisma Krytyka, a także historykiem literatury. Jedną z jego zasług jest wprowadzenie. Do naszej świadomości poety, który był bardzo często pomijany przez współczesnych krytyków, czasem też krytykowany, a dziś my nazywamy go czwartym wierszczem. Mowa oczywiście o Cyprianie Kamilu Norwidzie. Jego zasługi dla literatury są bardzo ciekawe, ponieważ nie był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, a co więcej, język polski nie był pierwszym językiem Wilhelma Feldmana. Wychował się on bowiem w rodzinie żydowskiej, ortodoksyjnej w zbarażu i do 26 roku życia jedyną edukację, jaką otrzymał, to była nauka w Hederze. Chyba jednak nie planował nigdy zostać rabinem, ponieważ praktycznie całe swoje dorosłe życie poświęcił również na działalność na rzecz asymilacji Żydów i był ogromnym patriotą. Kiedy dowiedział się w 1914 roku o wybuchu I wojny światowej, dołączył do Legionów Polskich, został szefem biura prasowego w Berlinie. Tam publikował biuletyny i foldery dotyczące polskiej kultury, polskiej literatury, mające na celu podkreślenie jej odrębności i podłożenie podwalin pod polską niepodległość. Podczas spacerów po tej trasie w naszym przewodniku, na naszej mapie często wspominamy o losach prywatnych zbiorów różnych osób, m.in. o profesorze Mieczysławie Porębskim i jego bibliotece znajdującej się w Mocaku, czy też o Jerzym Turowiczu. Wilhelm Feldman sprzedał swoją prywatną bibliotekę, królewskiej Bibliotece w Berlinie i to tam do dzisiaj można znaleźć około 200 pozycji z jego prywatnych zbiorów. Dziękuję bardzo.